Let's go, Radku, lecimy, mamy to. Marvel wypuścił, no na początku troszkę za wcześnie dla niektórych użytkowników Disney Plusa, ale teraz dla wszystkich zwiastun swoich nadchodzących produkcji, które wpadną na Disney Plusa już zaczynając od listopada. A jesteśmy dosyć na świeżo z Agatą, mamy teraz dwa odcinki finałowe i będziemy jeszcze analizować dzisiaj, kiedy kinówki Marvel Studios mogą wpaść na Disney Plusa w następnym roku, dlatego zostańcie z nami dzisiaj do końca. Cześć, witajcie w Hype Trainie. Ja jestem Jacek, dzisiaj ze mną jest Radek. Streaming Bros muszą przyjrzeć oczywiście się temu, co wpadnie na streaming. Oczywiście, ponieważ zapowiedź, którą za chwilę będziemy oglądać, obejmuje wszystkie tytuły Marvela, ale te właśnie na Disney+, które pojawią się do końca 2025 roku. Oczywiście też możemy się zastanawiać, czy te wszystkie tytuły pojawią się dokładnie w tych terminach, które zostały zapowiedziane, bo można mieć wątpliwości. Ja mam tak szczególnie do jednego tytułu, czy on na pewno pojawi się w 2025 roku, ale wiadomo, że przynajmniej te daty na najbliższe miesiące to raczej już się nie zmienią. Nie zwlekając. Oczywiście. 3, 2, 1, start! I brought you here to offer you an opportunity. Nie oglądałem jeszcze tego teasera tak w całości, tylko migały jakieś rzeczy i daty widziałem. Jest wuja. O, podoba mi się w ogóle całe rozwinięcie arku z Fiskiem Burmistrzem. No, jakby wzięte, jest ojciec Kamali, tak jak było zapowiadane. Jezu, praktycznie tam był ojciec Kamali. Jezu, ja wiedziałem, że skończę. O jest ten styl, poczekaj. Chyba będziemy musieli pójść po kolei z tym wszystkim. Chwila, ten strój wyglądał naprawdę dobrze. To wygląda naprawdę dobrze. Sharp. The battle they will sing about. Okej, Marvel Zombies widzę w podobnym stylu jak What If. No bo to tak jakby się wywodzi z What If'a. O! You can slate whenever you're ready. Simon Williams. Jest! Wreszcie! Oficjalnie to istnieje! I jest to najpiękniejszy Trevor Slavin. I am ready. O, zaraz. Za mało czasu, żeby to przeanalizować. Tam było. Zaraz. Long road ahead of us. To jest bardzo dobry zwiastun, tak w ogóle. To mi przypomina ten spot Super Bowlowy. O Jezus Maria, chwila. O Jezu. Trzeba będzie po kratce patrzeć. Jezu, jeszcze na końcu te wszystkie loga były obok siebie. Animation Studios, Jezu. Chwila. Robimy drugie okrążenie, tylko będziemy pauzować. Deadpoola to raczej znamy. No tak, wiadomo. Tak się podoba. Tak typowaliśmy, że wpadnie coś w okolicach 12 listopada. Znaczy, no, urodziny Disney+. Tak, Disney, stara data Disney+. Day. Może nie wiem, może będzie Disney+. Day. Dwa tygodnie nam zapowiedzą. A 12 listopada. Jezu, faktycznie, ja zapomniałem, bo ja tak się zastanawiałem, dlaczego wtorek, a nie środa. No, Disney+. A potem tak sobie pomyślałem, Jezus, no czemu to po Dniu Niepodległości u nas, po święcie, tak nie pasuje, czemu to ten, a przecież potem faktycznie był 12 listopada. Jo, standardowo. Patrzę, na wszelki wypadek zastopowałem, żeby zobaczyć, czy jeszcze czegoś tam nie ma, co się kryje. Widać, że to są... To na dole drugi od lewej to jest Spider-Man, bo wszystkie zastanawiają się, że to nie są X-Meni, a nie to jest Spider-Man. Tak. Też miałem na początku taką zmyłkę w kolorach. Co to jest czwarty kadr? Autentycznie nie mam pojęcia. Jeśli to jest jakieś bardzo, bardzo oczywiste nawiązanie do tego, co jest tutaj w zwiastunach, to powiedzcie, proszę, rozjaśnijcie nam. Może zaraz nam mignie. Ale wszystkie produkcje, które są w tym zwiastunie, masakra. I mamy... Daredevil i burmistrz Fisk w ogóle jest, pada w tym zwiastunie taki cały tekst o tym, że zrobiłeś progres. Ty też. Czyli zobaczymy, jak to wyjdzie, bo wiemy o tym, jakie były problemy produkcyjne, a też tak jakby widać o tym, czym oni tutaj promują tego. Właśnie to jest w ogóle ciekawe, tak się zastanawiam, czy wątek za chwilę do tego przejdziemy, wątek z ojcem Kamali, on był przed przepisywaniem tego Daredevila, czy on pojawił się po przepisaniu? Nie wiem, na ile to w ogóle będzie rozwinięte, ale cóż, lećmy dalej. Jest tak pierwsze oficjalne spojrzenie na Punishera poza jakimiś tam festiwalami. No tak sobie na chillu siedzą w
kawiarni. Tak jak to było zapowiadane jakiś czas temu, pojawi się 4 marca, więc pewnie marzec, kwiecień, bo tak to chyba wyjdzie, będzie cały dla czerwono na Disney Plusie. I w końcu mamy tego Spidermana. No właśnie. To mnie... Wiesz, co mi przypomina ten styl graficzny? Taki trochę Hi-Fi Rush, tak gra Bethesdy, co wyszła w tamtym roku z zaskoczenia. No. Nie, jest bardzo czysto, ale wiesz co, za mało nam pokazali tego. Strasznie mało. A biorąc pod uwagę, że ta premiera, znaczy początkowo były plotki, że premiera będzie w tym roku, ostatecznie to premiera będzie 29 stycznia, więc w sumie nie aż tak długo, no 3 miesiące, a tutaj dostaliśmy taki króciutki. Nie, jakie masz oczekiwania wobec tego Spidermana? Znaczy miałem dość duże oczekiwania, o czym mówiłem już 5 lat rzędu, tak mam wrażenie, ale znaczy, nie, wygląda to spoko graficznie, ale mnie zastanawia tak jakby w jaką stronę będą chcieli w tym pójść. Czy właśnie czegoś takiego bardziej, te rzeczy jak z Disney XD, co były produkowane, że właśnie coś bardziej takiego krótszego. No a to wygląda jak coś w tym stylu. Dobrze, teraz mamy Ironheart. No. To co mówiłeś, wygląda bardzo filmowo, ale tak można było się spodziewać, że szczególnie, że też było produkowane za wcześniejszego Marvela, za wcześniejszych rządów, to że to będzie taki pewnie przedłużony film trochę. No, można się tego spodziewać, aczkolwiek nadal upieram się przy tym, że ten zbroje, to co tutaj widzimy, wygląda o wiele lepiej niż Wakanda Forever. Ja wiem, że jakby to jest inny etap pewnie zaawansowania Riri Williams i tego, co robi, ale no to wygląda solidnie, tak realizacyjnie. Premiera 24 czerwca, w połowie roku drugi serial aktorski Marvela w przyszłym roku. I dosyć szybko trzeci sezon What If. Jakby spodziewaliśmy się, że będzie prędzej niż później, ale nie, że będzie już w grudniu. 22 grudnia. Czy będą odcinki codziennie, tak jak w przypadku drugiego sezonu? Nie wiem, ale to był fajny sposób dystrybucji. Tak, coś czuję, że tak będzie, bo to jednak nie jest przypadek. For an adventure. No i widzimy, że to kontynuuje dokładnie to, co było. Z What If-em, jest to drugi sezon What If-a, podobał mi się bardziej. Może dzięki temu, że nie czekaliśmy aż tyle na te kolejne odcinki i te oczekiwania nie były jakieś już tak duże, bo pierwszy sezon, nie wiem czy pamiętasz, tak podszedłem do tego tak na spokojnie. Marvel Zombies, który wygląda dość podobnie graficznie, właśnie, na październik zostało zapowiedziane. Tak jakby to można było się spodziewać, bo to było zapowiedziane krótko po pierwszym sezonie, jak gdyby. Z tego co słyszeliśmy, to w Marvel Zombies dostaniemy chyba dosyć mało odcinków. Cztery odcinki, takie były plotki. Jeśli to będą 4 20-minutowe odcinki, powiedzmy, to nie wiem, czy aż tak długo warto było to przeciągać. Chociaż wiesz co, to jest kolejny argument za tym, bo już słyszę dużo głosów, że tych produkcji jest całkiem sporo zapowiedzianych, co nie? Tylko spójrzmy, jakie to są produkcje. To nie jest powtórka z 2021 roku. Mamy 3 produkcje aktorskie, które są rozłożone właściwie pół roku od siebie, no może nie do końca, ale po kilka miesięcy od siebie mamy odstępu. Pomiędzy są wepchnięte produkcje animowane, no i filmy, to wiadomo, filmy są 3 tak akurat w tym roku. I też ich zagęszczone tylko dlatego, że wszystkie wypchnęli tak do połowy roku. Tak, 3-3-3, idealny trójkąt, wszystko i w ogóle. Coś w tym stylu. Tak, bo tą trzecią produkcję to jest to, co tutaj dostaliśmy, pierwszy jakiekolwiek zdjęcia, czyli właśnie Wonder Man. Wonder Man jest zapowiedziany na grudzień, dlatego mam pewne wątpliwości, czy on na pewno w tym grudniu się pojawi. Jak coś zapowiadane jest na grudzień, to czasami się zdarza wypchnąć na styczeń. Tak. I to wygląda dość ciekawie. W ogóle mnie ten sam koncept interesuje. W ogóle to, że jest właśnie Trevor Slattery, dobrze mi się wydaje. Czy tutaj nie pomyliłem. To też tak jakby ja na to czekam, bo liczę na to, że to będzie właśnie taki serialowy serial. Zresztą chyba jest zapowiadane, że to ma być 10 odcinków, więc... Pierwsza produkcja tak jakby zlecona w jakby nowym myśleniu Marvel Studios, jakby nowym podejściu, więc tak naprawdę zobaczymy, to będzie nam rzutować na przyszłość, jak będą wyglądać takie produkcje od Marvel Television w przyszłości, czy może takie produkcje prędzej będą dostawały drugie sezony od Marvela. To jest też problem dla wielu ostatnich produkcji Marvel Studios. No wszyscy chcielibyśmy chyba jakąś kontynuację Moon Knighta. We both have a lot riding on this.
I dalej mamy Eyes of Wakanda. I na, dobra, po dwóch kadrach musimy zdecydować, czy to jest, będzie dobre, czy złe. Nie wiem, to znaczy mamy CGI, takie stricte CGI. Wiadomo, że tak jakby Marvel Zombies i A Gdyby to też jest CGI, tylko wiadomo o tym, że tam jest stylizowane na 2D. I nie jestem, znaczy po tych dwóch kadrach to ja nie wiem, czy ja jestem przekonany, czy to będzie dobrze wyglądało graficznie. Takie Arcane trochę. No niby, ale ja no, wiem, nie że tam ten artsa jest deczko inny, ale jakoś to, ta kolorystyka i to wszystko, nie wiem, za mało, to też będzie mniejsza rzecz. Tak, premiera 6 sierpnia i 4 odcinki. No i w sumie dochodzimy do końca, bo Deadpool i Wolverine pojawią się na Disney Plusie 12 listopada. I właśnie w kontekście tego Deadpoola to można się zastanowić, kiedy pojawią się te filmy, które trafią do kin na Disney Plusie w przyszłym roku. Ponieważ tak jak już tutaj mówiliśmy, tak jak pewnie większość z was wie, będziemy mieli oczywiście najpierw nowego Kapitana Amerykę, potem będą Thunderbolts gwiazdka, a potem Fantastyczna Czwórka Pierwsze Kroki. Właśnie się cały czas zastanawiam, czy ten Kapitan Ameryka trafi na Disney Plusa, a premiera jest tam w połowie lutego w kinach, trafi przed Thunderbolts, które mają premierę na początku maja. Chyba nie. Już z tego, co widzimy, przynajmniej po obecnym podejściu Disneya do premier swoich kinowych już później na Disney Plusie, no to tak te 3 miesiące to tak pewniak i więcej, plus, co nie? Tak. Więc przed Fantastyczną Czwórką? Na pewno. Jestem, bo to już takie przesuwanie tego aż tak daleko by było co najmniej dziwne. Ja właśnie się zastanawiam, czy może po prostu Kapitan nie wejdzie jakieś 2 tygodnie po premierze Thunderbolts, tak jakby może w jakiś sposób wspomóc Thunderbolts w kinach, ale jednocześnie tak jakby by nie zniechęcać na samym początku przy premierze do pójścia na Thunderbolts w kinie. Nawet nie zniechęcać, tylko bardziej nie odwracać uwagi. Co do tego Thunderbolts, które mówiliśmy, które mają premierę na początku maja, no tutaj można szacować z dużym prawdopodobieństwem, że albo sierpień, albo końcówka sierpnia opcjonalnie, ostatecznie początek września, wiadomo początek tego sezonu jesiennego to na pewno będą Thunderbolts. A Fantastyczna Czwórka pewnie właśnie listopad, być może właśnie idealnie tak samo jak Deadpool, może trochę szybciej. Ale widzisz, widać to jakby zbalansowanie produkcji live action w Marvel Studios, ponieważ dwie serie, które są bliżej siebie live action, czyli Daredevil i Ironheart, to jest właśnie marzec i czerwiec. I później już w drugiej połowie roku mamy tego Wondermana dopiero w grudniu bliżej nieokreślonym. Więc później będzie właśnie miejsce na wypuszczanie tych live action filmów już, które będą wychodzić z kin na Disney+. W międzyczasie dla zainteresowanych animacjami też będą wpadać rzeczy na Disney+. A później 2026, który w tej chwili stoi pod znakiem zapytania, bo no tak spodziewaliśmy się Wondermana raczej w 2026 roku. I tam pewnie ten serial o Wiżynie, więc czy jeszcze mają coś w zanadrzu? Ja myślę, że to jest sprawa dosłownie poczekania kilka miesięcy na San Diego Comic Con. Wiesz, jednak były pewne plotki i były plotki o drugim sezonie Moon Knighta, i były plotki o drugim sezonie Hawkeye'a, były też plotki o nawet o drugim sezonie Miss Marvel, może zatytułowanym Young Avengers, więc były różne plotki w ostatnim czasie i wydaje mi się, że coś z tych plotek się spełni, niekoniecznie wszystko. Ale tak mi się teraz przypomniało, tak patrząc na ten kalendarz wszystkich rzeczy, przejdę do zupełnie innej marki. Kiedy będzie Andor? Mamy jakieś okienko założone? Wiesz co, ten serial jest nakręcony, trwa postprodukcja, połowa roku? Czy będziemy dłużej czekać? Właśnie mnie ciekawi, bo tak jakby ta pierwsza połowa roku jest taka bardziej gęsta i tak jakby mam wrażenie, że idziemy w stronę podobnego slotu jak pierwszy sezon i to będzie sierpień, może wrzesień przyszłego roku. To jest bardzo dobre założenie, bo szczególnie w tych produkcjach serialowych jest to rozłożone przez Disneya ostatnio dosyć równomiernie. No Radku, ten wrzesień to tak aż woła o tego Andora. Tak, jeden serial na kwartał, co nie? Jeden taki większy serial na kwartał puśćmy. Tak, bo mam wrażenie, że obok Daredevila to oni tego nie będą dawać. Ja nie masz. Jakby pytanie jest już potwierdzone, ile w końcu będzie tych odcinków w pierwszym sezonie? 9 podobno. Okej, no ale to i tak, no dobre kilka tygodni teoretycznie dałoby się to wepchnąć przed Ironheart, ale
Nie, prawdopodobnie celujesz bardzo dobry termin. W okolicach maja to mogą wpadać jakieś filoni animowane rzeczy, coś w tym stylu. Zawsze. No tak, bo jest jeszcze taki termin właśnie ten 4 maja, bo to byłoby już pewnie po Daredevilu. No ale no nie czuję tego, że jednak te seriale, mam wrażenie, są zbyt podobne, zbyt tak jakby do podobnej publiki trafiają, że oni nie będą wstawać takich dwóch poważniejszych produkcji obok siebie. Wiesz co, ja też bardziej bym patrzył od strony logistycznej. W Disneyu po prostu teraz mamy Skeleton Crew w grudniu, więc no widzisz, mamy ten kwartał odhaczony, później mamy Daredevila w większym serialu, później mamy Ironheart i dajmy później Andora, a później będziemy kombinować. W 2026 roku podobnoż wreszcie pojawią się w kinach filmy Star Wars, przynajmniej jeden. Tak, ale też pewnie Ahsoka drugi sezon będzie. Też, kto wie teraz, co z Gwiezdnymi Wojnami się dzieje, pewnie więcej ogłoszeń dopiero będziemy uzyskiwać oficjalnie w następnym roku, ale tak, nie czuję się tak obładowany, jak chociażby w tym 2021 roku, chociaż byłem wtedy wygłodniały wszystkiego, co wpadało, ale odbiło się to później czkawką Disneyowi, ale myślę, że tutaj jest to zbalansowane różnymi rodzajami produkcji w całkiem dosyć dobry sposób. Właśnie mnie najbardziej cieszę, że w końcu z tymi animacjami idziemy do przodu, bo mam wrażenie, że, bo jest sporo osób narzekających, że tutaj są duże przerwy pomiędzy serialami Marvela, jednak zawsze ta animacja potrafi zalepić tą dziurę, jednak coś z tego Marvela się pojawia na Disney Plusie. Tak, i szczególnie, że co udowodnili nam X-Men 97, animacje w Marvelu są bardzo, mogą być bardzo dobre, unikatowe i nie wszystko musi być takim po prostu dodatkiem jak What If, tylko to może być naprawdę esencjonalny serial. I X-Men 97, mam wrażenie, że What If to właśnie był taki serial, na który ludzie czekali i właśnie z tego wynikła cała oglądalność, a X-Men 97 to był serial Marvela dość wyjątkowo, jak na to, patrząc na to, co było z innymi produkcjami, na przykład aktorskimi, w który budował się odcinek po odcinku. To był faktycznie chyba najbardziej wszystkich seriali Marvela aktorskich reanimowanych, gdzie ta widownia budowała się z odcinka na odcinek. Dajcie nam znać, na który z tych seriali wy czekacie najbardziej, albo filmów, jeśli bardzo czekacie na Deadpoola i Wolverina. Zostańcie z nami na Hype Trainie po kolejne rzeczy z Marvel Studios, bo co by się nie działo, jakby się nie paliło i nie waliło, my zawsze jaramy się na Marvelka. No co zrobić? Możecie lubić któreś wybrane produkcje, coś może być dla was, coś nie dla was, ale mam nadzieję, że właśnie w tym kierunku będziemy dążyć, że po prostu Marvel będzie dostarczać coś dla każdego. I dla tych bardziej zaangażowanych fanów i nieważne, czy lubicie bardziej mroczniejsze czy komediowe aspekty, Marvel dowiezie w obu aspektach. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnych odcinkach, wpadajcie do Radka na Twittera. Do zobaczenia. Na razie.